Ostatnimi czasy, za sprawą analityków strategii myślenia geopolitycznego, rozpowszechniło się wyrażenie kult cargo. Oznacza ono najprościej oczekiwanie na pojawienie się jakichś dóbr i wartości dzięki naśladownictwu tych, którzy tymi dobrami dysponowali, jak wierzono, z woli Boga. Przykładem tego było nawiązanie do okoliczności przebywania armii amerykańskiej na wyspach Melanezji podczas II wojny światowej. Powstałe tam bazy lotnicze US Navy zapewniały, dzięki polityce zjednywania sobie tubylców, nieznany im wcześniej łatwy dobrobyt. Po opuszczeniu wysp przez Amerykanów pojawiła się tęsknota za utraconym dostatkiem i pragnienie jego odzyskania. Postanowiono zatem z dostępnych materiałów odtworzyć elementy infrastruktury lotnisk, zbudować makiety samolotów, naśladować musztry żołnierzy amerykańskich itd. Sądzono, że w ten sposób pojawią się dobra materialne, w które obfitowały oryginalne bazy wojskowe. Kult cargo w różnych postaciach pojawia się także w nowoczesnych społeczeństwach, które oczekują magicznej zmiany ich pozycji gospodarczej przez imitację instytucji, które kojarzone są z bogactwem w krajach wysoko rozwiniętych. Oczywiście jako ludziom nowoczesnym nie chodzi o naśladownictwo czynione za pomocą trzciny i wikliny, ale najlepiej o ściąganie do siebie wszystkiego, co kojarzone jest z upragnionym dobrobytem. Dlaczego nazywam to zatem kultem cargo? Otóż dlatego, że kultowi temu towarzyszy podobny stan psychoduchowy, wytwarzany zarówno w prymitywnej postaci u mieszkańców wysp Pacyfiku, jak i w formie nowocześniejszej u europejskich jego wyznawców, na przykład też w Polsce. Hierarchia społeczna takich ludzi skupia się wokół wielkiego człowieka, który mógł rozdysponować, rozdać lub wymienić jak najwięcej dóbr. Czym więcej osób zostało obdarowanych, tym prestiż takiej osoby się zwiększał. Wraz ze wzrostem prestiżu malał prestiż wszystkich, którzy nie byli w stanie się odwzajemnić równie znaczącymi dobrami. Wymiana dóbr powodowała naturalną hierarchię od panów dysponujących wielkimi beneficjami po ludzkie odpady, nie posiadające żadnego majątku. Najważniejsze w tak ukształtowanym porządku stało się jednak to, że jak do głosu zaczęli dochodzić obcy, to porównywalnie do białego człowieka, który dotarł na wyspy Pacyfiku, miejscowi stanęli przed nagłym, niespotykanym wcześniej bogactwem. W ich mniemaniu przybysze dysponowali nieograniczoną liczbą zasobów, które mogli rozdysponować. To powodowało, że wszyscy poczęli czuć się zdominowanymi i gorszymi od bogatych przybyszów, gdyż nie mogli dorównać im w wymianie dóbr. Tym samym wszyscy automatycznie stracili swój status i stali się nagle gorszymi, czy wręcz odpadami wobec przybyszy. Konsekwencje wynikające z kultu cargo dla stanu mentalności Polaków osłabiane zostały dzięki wpływowi prawdziwego autorytetu kształtującego świadomość swojego narodu. Święty Jan Paweł II czynił to, nawiązując do najlepszych kart polskiego dziedzictwa, jak podczas kanonizacji świętej Faustyny 30 kwietnia 2000 roku, gdy powiedział: ale światło Bożego miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć światu, na nowo poprzez charyzmat siostry Faustyny będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu. Konieczne jest jednak, aby ludzkość, podobnie jak niegdyś apostołowie, przyjęła dziś w wizerunku dziejów Chrystusa zmartwychwstałego, który pokazuje rany po ukrzyżowaniu i powtarza: pokój wam. Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się ogarnąć
i przeniknąć Duchowi Świętemu, który daje jej zmartwychwstały Chrystus. To Duch leczy rany serca, obala mury odgradzające nas od Boga, od siebie nawzajem, pozwala znów cieszyć się miłością Ojca i zarazem braterską jednością. Światło Bożego miłosierdzia zamiast kultu cargo. Wybór należy do nas. Dlatego wydaje się, że ataki na Kościół i świętego Jana Pawła II to taka promocja kultu cargo przez tych, którzy chcieliby całkowitego oddania i pełnego podporządkowania ludzi traktowanych jak odpady. Dziękuję Państwu.